Juan Diego urodził się w roku 1474 w niewielkiej wiosce odległej około 20 km od obecnej stolicy Meksyku. Rodzice dali mu indiańskie imię, które w języku Azteków oznacza mówiący orzeł. Należał do najbiedniejszej, a zarazem najliczniejszej klasy społecznej Azteków. Ciężko pracował na roli i zajmował się wyrabianiem mat. Gdy państwo Azteków zostało podbite przez Hiszpanów, Juan Diego wraz z żoną, Marią Łucją, przyjęli w 1524 roku chrzest, prawdopodobnie z rąk hiszpańskiego misjonarza, franciszkanina, ojca Torbio de Benevente. Byli jednymi z pierwszych nawróconych Azteków. W kilka lat później, w roku 1529, Maria Łucja zmarła, nie pozostawiając potomstwa. Po jej śmierci Juan Diego przeniósł się do swojego wuja, do Tolpetiak. Juan Diego był bardzo gorliwym chrześcijaninem. W każdą sobotę i niedzielę przemierzał pieszo kilkanaście mil, by uczestniczyć we mszy świętej i katechizacji. Podczas jednej z takich wypraw, w sobotni poranek 9 grudnia 1531 roku, na wzgórzu Tepeyac objawiła mu się Matka Boża. Zgodnie z życzeniem Maryi, na wzgórzu wkrótce wybudowano kaplicę, w której umieszczono jej cudowny wizerunek, odbity na płaszczu Indianina. Juan Diego zamieszkał w pokoiku przygotowanym dla niego obok świątyni. Spędził tam resztę życia, opowiadając przybywającym do sanktuarium pielgrzymom o objawieniach, wyjaśniając prawdy wiary i przygotowując wielu do chrztu. Zmarł 30 maja 1548 roku w wieku 74 lat i został pochowany na wzgórzu Tepeyac. 6 maja 1990 roku święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 31 lipca 2002 roku podczas swojej kolejnej pielgrzymki do Meksyku włączył go do grona świętych. Módlmy się. Boże, Ty przez świętego Juana Diego ukazałeś miłość Najświętszej Marii Panny do Twojego ludu. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy posłuszni upomnieniom danym nam przez naszą Matkę z Guadalupe nieustannie mogli wypełniać Twoją wolę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.